Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj śmigamy, słuchajcie, sobie odkładam okulary z inspirującym poniedziałkiem, czyli tradycyjnie, słuchajcie, nastawiamy się pozytywnie na cały tydzień, na naszej grupie inspiracyjnej śmiga już hasło tygodnia, którym jest nie robi, czekajcie, nie myli się ten, kto nic nie robi, o, tak to miało być, ja to powtarzam za każdym razem przy mojej pracy, bo zawsze coś tam sknocę przy niej. Więc słuchajcie, no nieomylni są tylko ci, którzy siedzą i nic nie robią i się wymądrzają. Także nie przejmujcie się błędami, małymi gafami, z wszystkiego można wyjść, zwłaszcza w karteczkowaniu, więc tutaj tu zakryć, tam przykryć. Zresztą tak to miało być, więc nie ma co gadać. Tradycyjnie na początku, moi drodzy, dziękuję wszystkim wspierającym. Zebrała się tam świetna gromadka. Ja już dostałam kamerkę, więc teraz muszę tylko ogarnąć i zaczynamy albumowanie na żywo. Dziękuję wszystkim, którzy są na kanale, którzy tutaj razem ze mną tworzą i tak licznie biorą udział w tych moich akcjach, które sobie ciągle wymyślam. Słuchajcie, teraz mamy inspirujący poniedziałek, za chwileczkę mamy grę w kolory, nową, rozwiązanie tej styczniowej, wyzwania styczniowego, zaczynamy lutowe i no cały czas coś się dzieje. Mam nadzieję, że się nie nudzicie, że się inspirujecie i że daje Wam to też kopa do działania. Także ja wszystkim serdecznie dziękuję, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z filmami. Także no cóż, zabieramy się do roboty. Słuchajcie, co dzisiaj przede mną leży? To jest troszeczkę taki galimatias, bo ja sobie to zgarnęłam z biurka, miałam wszystko powycinane i słuchajcie, tu jest tyle, mnóstwo takich maleńkich, wiecie, pierdółek z tych. Zaraz Wam poopowiadam, co tu mam. Będę korzystała z kolekcji Baby Born, Baby Boom to było, Born, chciałam przeczytać, Baby Boom z Lemon Craft. To jest ta ubiegłoroczna piękna kolekcja dziecięca. Ja już sobie oczywiście powycinałam tutaj elementy do naszej kartki, a jest nią kartka w kształcie koła. I chciałam dzisiaj zainspirować Was taką kartką też w nietypowym kształcie. Takie, po takiej kartki będziemy jeszcze sięgać nieraz, ale dzisiaj właśnie taka. Kartka w nietypowym kształcie. Możecie zrobić dowolny kształt. To jest po prostu zgięta na pół kartka A4. Ja na przykład mam wycięte wykrojnikiem kółeczko z lekkim, no może sobie troszeczkę za dużo tutaj to obniżyłam, ale to nic nie szkodzi. Po prostu, wiecie, wyjeżdżam trochę za margines tego zgięcia. Czyli jak mamy, na pewno wiecie, o co chodzi. Jak jest karteczka zgięta na pół, to ja po prostu tak przykładam wykrojnik, żeby tutaj fajnie mi się zrobiło to zamknięcie, nie rozcinam tego i już jest kartka zamknięta. Możecie robić różne kształty, na jakie macie ochotę. Będziemy jeszcze robić wiele, wiele takich projektów, więc mam nadzieję, że będziecie się tutaj dobrze bawić. Dzisiaj mamy kartkę kółeczko i ja robię ją pod swoje potrzeby, ponieważ, słuchajcie, jest mi potrzebna karteczka na roczek. Więc dla dziewczynki, więc dzisiaj powstanie tutaj wspólnie z Wami karteczka na roczek dla dziewczynki. Mam powycinane te elementy, boże, te kółeczka różne. Tu mam też powycinane elementy z dodatków do tej kolekcji. Mam kwiatuszki od Ewci Argalskiej. Zobaczcie, tu mam takie różowiutkie. Mam mnóstwo tych kwiatków, więc ja sobie to jeszcze wyjmę, zobaczymy, które będę potrzebować, żeby wykorzystać to sobie tutaj. To wykładam, a to sobie schowię, żeby mi nie przeszkadzało. Tak więc, ach, i mam do podbicia kawałek tektury introligatorskiej, więc moi drodzy, zabieramy się do pracy. No to moi drodzy, jedziemy. Słuchajcie, ja sobie powycinałam kółeczka już i wybrałam to do środka, żeby taki ładny obrazeczek w środku był, a tutaj mamy ten spodnie kółeczko, gdzie będą życzenia wyklejone. To jest tutaj górna część. Coś miałam, zobaczcie, na Big Shotie i mi, czyli zrobimy sobie takie warstwowe w górę, bo to będzie w pudełku. A to chciałam tutaj do tyłu, żeby też ładnie z tego tyłu to wyglądało. Mogłam zrobić kółko, które będzie bardziej na styk, ale nie miałam go z przeszyciami, więc mam troszeczkę mniejsze, ale ja myślę sobie, że to mi tutaj jakoś niespecjalnie szkodzi. Przynajmniej mnie to nie przeszkadza. Czekajcie, bo się nie zakleję. Otworzyć. Albo nie zamykam w ogóle, bo zapominam, albo słuchajcie, no, takie skrajności, albo zamknę tak, że nie mogę go potem odkręcić.
Dobra, smarujemy sobie tutaj dookoła. Można też wyciąć sobie takie kółeczko, odrysować i przejechać radełkiem. Teraz muszę postarać się, żeby to zrobić prosto, czyli o, mamy prosto karteczkę. Takie, słuchajcie, takie kartki, naprawdę nie musicie mieć, że tak powiem, big shota, maszynki do wycinania. Możecie po prostu wyciąć sami, odrysować od czegoś, zrobić sobie w takim kształcie. Tylko trzeba po prostu powolutku ciąć nożyczkami, żeby to, wiadomo, równo sobie zrobić. Także mamy tutaj, słuchajcie, tył. Nie taki większy biały margines. Mnie to zupełnie jakby nie przeszkadza. Jest ok. No i tutaj jedziemy w środku. Staram się tylko, żeby to było w miarę prosto, tak, wiecie, jak się patrzy, żeby ten obrazek był prosto wklejony, bo to może jak jest taki nietypowy kształt i jeszcze trzeba dopasować, żeby wszystko szło w równo w jednym kierunku, no to zawsze jest troszeczkę ciężej. Ok, a teraz tu sobie zrobimy tak, tutaj już nie mam tego ciśnienia. To musi być jakoś tak wybitnie równo. Dobra. Słuchajcie, mamy nasze kółeczko oklejone. I teraz na okładce przyklejam bazowe, czyli ten spód, który tutaj będzie umieszczony. Czyli to jest ta nasza pierwsza warstwa. Idę w sobotę na roczek, więc słuchajcie, karteczka w sam raz. No i tutaj, widzicie, tutaj mamy to zamknięcie, więc to muszę sobie prosto nastawić. Ja sobie wycinam z tektury introligatorskiej podbicie oczywiście. Zastanawiam się, czy mogłam trochę większe zrobić, ale no, zobaczcie, jak wymierzyłam okiem. Że nie muszę tutaj nic docinać, ale nie wiem, czy jeszcze sobie z tych boków coś nie dotknę, jakieś paseczki mniejsze, bo nie chciałabym, żeby mi to tak, wiecie, było przymocowane tylko tym środkiem, a górą nie. Więc teraz muszę poskładać te wszystkie elementy. Wiecie, tutaj o to mi chodzi. No, może zrobimy, zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wiecie co, ja tak sobie myślę, że to dobrze by było taką tekturkę podłożyć, żeby ta praca była taka bardziej stabilna, no bo na tym to mi jednak zależy. O. Tylko pod spodem i tak nie widać, słuchajcie, więc jeszcze troszeczkę. Jeżeli lubicie przestrzenne kartki, to takie właśnie podbijanie ich już tutaj też dużo daje, bo ona robi się taka trochę wyższa. Ja mam zamówione, znaczy zamówione, już do mnie przyleciały pudełeczka rzeczy z papieru, które są takie wyższe. One chyba mają 3,5 czy 3 cm, już teraz nie pamiętam, bo normalne mają 2,5. Bo potrzebowałam czasem, powiem wam, jak ja poszeleję z tymi moimi przestrzennymi pracami, to wiele razy miałam problem potem właśnie, żeby te kartki zmieścić do pudełeczka, więc już się zaopatrzyłam. No i teraz mogę już to sobie przykleić do tej mojej bazy. Więc zobaczcie, można wyciąć ręcznie takie kółeczko albo jakiś sobie inny kształt, więc jak najbardziej. No i teraz robimy tylko ciach. Taka druga warstewka. Tylko tutaj muszę to, słuchajcie, zrobić tak trochę. No, widzicie, już ten klej od razu łapie, więc on jest taki. O, bardziej w tym kierunku. Oj, czekajcie, ja muszę wyciszyć dźwięki. Bo mam tutaj. Dobra, już nie będzie nam przeszkadzać. Słuchajcie, i jest karteczka oklejona dookoła. Tutaj w środku sobie wypiszemy życzenia. I pozostaje nam teraz ozdabianie. Szybciutko się to zrobiło, więc nie ma z tym większego problemu.
Powiem Wam, że zastanawiałam się bardzo nad tym, jak to troszeczkę ugryźć, bo jest tu ta dziewczynka, nie chciałam jej bardzo zasłaniać, nie chciałam, żeby to było takie wszystko takie przytłumione i kombinowałam, czy polecieć tu w kierunku właśnie takich listeczków bardziej żywych kolorów, czy bardziej te pastele, bo tam też były takie, widzicie, takie jaśniutkie. No i tak jakoś uznałam, że skoro tutaj trochę jest tej zieleni i tak chciałam ożywić tę kartkę i stwierdziłam, że jednak chyba popłynę w tym kierunku właśnie takim bardziej jasnym. To jest element, zobaczcie, z kolekcji. Ja robiłam album, zostało mi mnóstwo ścinków z tego albumu i gdzie były takie właśnie elementy kwiatowe, to sobie wszystko powycinałam i zobaczcie, jak one się teraz fajnie w pracy sprawdzają. Ja sobie wezmę jeszcze tutaj kosteczki 3D, to są z Lemoncraft. I teraz bardzo fajnie sprawdzają mi się właśnie te elementy takie tutaj. Boże, te wycięte elementy, widzicie, to jest z dużej kolekcji wycięte. Nie trzeba wyrzucać, spokojnie takie właśnie się przydadzą. Oczywiście nie zawsze nam zostają takie ścinki, gdzie mamy całe elementy takie do wycięcia, ale powiem Wam, że bardzo dużo odzyskuję takich, takich kawałeczków, gdzie mogę sobie to potem... I teraz spójrzcie, wszystko pójdzie na kosteczkach, już się przejęzyczyłam, za dużo gadam. A to też mogło być, ale... Tu też mam, widzicie, wycięte z... Albo to jest nawet... No już nie pamiętam, słuchajcie. Wycinałam w każdym bądź razie dużo elementów takich z tej kolekcji, żeby je zachować. Mam też tutaj, spójrzcie, z chyba Fantazji albo Agi Art, ale ten mi się wydaje, że był z Agi Art. Te różyczki. Zobaczymy, czy je wykorzystam, czy nie. Mam wycięte. To też jest ze ścinków, kiedy wycinałam te kółka i po bokach pozostawały. Więc staram się bardzo wycinać. Widzicie, tu jest ten różowy papier. Bardzo się staram wykorzystywać właśnie ścinki papierów do pracy, żeby one się nie zmarnowały. Tu mam takie różne, zobaczcie, te elementy. Też chciałabym je jakoś wkomponować. Tutaj już zrobić to tak delikatniej, bo tutaj ta dziewczynka chce, żeby mi ocalała. Ja na wszelki wypadek wzięłam sobie taki jeden wycięty element, bo ja mam cały taką moją koszulkę wyciętych tych elementów. Gdybym ją bardzo zasłoniła tutaj, to najwyżej przykleimy tą. Na razie jeszcze tego nie przyklejam, tylko sobie to poukładam. Tak jakbym chciała, jakby mi się to podobało. Tu muszę zrobić tak, żeby zasłonić te ostre cięcie, że tak to nazwę. Mam też takie ciemniejsze różyczki. One mogą być fajnym takim ożywieniem tej pracy. Bardzo mi się też tu podobają te misiaczki. Kurczaczek, nie wiem, słuchajcie. Może by to tak zrobić, żeby tutaj jeszcze jakiegoś pieseczka, żeby to ożywić. Znaczy ożywić w znaczeniu, wiecie, żeby coś tutaj się więcej działo. Tu jest taki króliś. A tu jest taki piesełek mały, misiaczek. Na razie to zostawię, poukładam sobie, a potem podejmę decyzję. Sami wiecie, jak to jest, że nie zawsze od razu wszystko wiadomo. Tutaj możemy sobie to zrobić w taki sposób, żeby to podnieść do góry. I tu już wyszły kwiaty. Tak sobie myślę, wiecie, że to by tak już w tym kierunku poszło. Ja mam jeszcze tu wycięte takie baloniki różne dodatkowe. Zastanawiam się tylko nad tym albo nad tym. Ten chyba troszeczkę się tu bardziej wyróżni. Słuchajcie, podkleimy. Nawet jak nie wykorzystam, to zawsze mogę to potem albo zdjąć, jeżeli w jakimś innym projekcie mi tutaj te 3D nie będzie pasowało, albo... Och, słuchajcie, to kombinowanie zawsze... Znowu sobie gdzie... Dobra, ja mam te nożyczki takie odskakujące. Ciach. Ciach. Ja myślę sobie, że to tak się tu zrobi jakoś rzeźko. Wprawdzie tu mamy baloniki, ale ja jeszcze spróbuję przyłożyć takie baloniki. Zobaczymy, jak one będą się tutaj nam prezentowały.
Całkiem fajnie. Bo to, słuchajcie, to jest kartka dla małej dziewczynki, więc ona przecież nie musi być taka smutasowa i wiecie, poprawna, jak to się mówi. Może być śliczna, kolorowa, wesoła. Haneczka ją i tak rozniesie w mak od razu. Słuchajcie, Hania nasza to jest taki urwis. Taki kochany, słodki urwis. Brat się śmieje, że zupełne przeciwieństwo jej brata jest, że Raduś był taki grzeczniutki, spokojny, a młoda to jest po prostu ogień niesamowity. Idzie jak burza, ale jest zdrowa. To jest, słuchajcie, najważniejsze. Pięknie rośnie i karteczka też będzie taka dla niej. Piękniusia, słodziusia. Kolorowa, nienudna. W sam raz do rozwalenia na kawałki. Dobrze. Trochę mi tu, słuchajcie, ten kwiatek nie pasuje. Ja to bym to tutaj usunęła. Słuchajcie, zaraz to zobaczymy. Dała tutaj tego piesełka. O. A nad nim najwyżej coś z tych różowych kwiatuszków. I już będzie gitara. Co sądzicie? Ja sobie myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Tu sobie to przykleimy. Tu damy ten duży. Albo może ten duży tu, a mniejszy tu. Dobrze, kochani, tak to wygląda. O, i tu sobie tak właśnie zasłonimy te... Jezu, gdzie jest ten piesek? No, ja myślę, że tak to będzie ok. Ja bym tu jeszcze sobie przycięła ten sznureczek. A tutaj kleiła gwiazdkę. O, zobaczcie, i całkiem fajnie się to tutaj zgrało. Także jest ok. Patrzę, czy nie nagrywa telefon. Słuchajcie, moje krzesło to już w ogóle nie posuwa się na tych kółkach. Ja się tam szarpię z nim, żeby się przesunąć, a on w miejscu. Także mamy tutaj taką podstawę i bazę tej pracy zrobioną, powiedzmy sobie. O tak, może widzicie, a tu mi jeszcze cały czas to przeszkadza. Wiecie, że... O! Już mi się dublują te kosteczki i one robią mi taką zbyt dużą przestrzeń po prostu, a tego bym nie potrzebowała tu koniecznie, więc... O! Teraz będzie ok. O, widzicie, no to teraz to jest ok. Dobrze. Tu sobie możemy podłożyć tę naszą gałązeczkę. Będę musiała jeszcze trochę ten element unieść. O. Tutaj, wiecie, żeby on nie był taki... osamotniony. Dobra. Żeby ten piesek tak się tu nie kończył, tak wiecie. No. Okej. Okay. Jeszcze nie, chmurki już nie. Dobra, ja sobie to tutaj sprzątnę. Napiszcie, kochani, czy robiliście już takie kartki w nietypowym kształcie, to się mówi, bo ona nie jest taka, wiecie, kwadratowa, prostokątna, jest po prostu taka troszeczkę inaczej zbudowana. Jestem bardzo ciekawa, czy lubicie eksperymentować z takimi właśnie różnymi formami kartek, czy raczej takimi jesteście
karteczkowymi tradycjonalistami, czyli robicie je tak tradycyjnie, czy tam kwadrat, czy DL. Zobaczymy, czy to tu będzie pasować. Ja sobie to na razie... Ale zobaczcie, jak ładnie mi się tutaj zasłoniły to. Widzicie, mimo że to było tam tak obcięte, ścięta ta grafika, to jednak mimo wszystko fajnie się zasłoniła. Dobra. Ja bym tutaj nic nie zmieniała. Jedyne, co tu bym zrobiła, to dodała jakiegoś kwiatuszka. Tu mi się zaplątał jakiś niebieski, ale niebieskiego niekoniecznie. Ale już... Tu coś tam od spodu by się przydało. Mam to tam, wiecie, nafaszerowane tymi kosteczkami 3D i wezmę tam ciężko cokolwiek wsunąć, ale myślę, że tu się uda być do góry. O. O, żeby tutaj, wiecie, nie była taka pusta przestrzeń tam. Tutaj sobie to przykleimy. Bo przynajmniej się postaramy. Tutaj się to przyklei na nóżki od naszego misiaczka. No ja Wam się przyznam szczerze, że lubię różne formy takich kartek, ale najczęściej, kiedy mam jakieś, wiecie, zamówienie, to jakby może nie, że zapominam o tym, ale nie sięgam po takie rozwiązania. I czasem się, tak się w sumie zastanawiam, dlaczego, bo przecież nie musi być taka bardzo tradycyjna kartka, prawda? Właśnie takie inne formy prac bardzo, bardzo są fajne. I też na pewno takie ciekawsze dla odbiorców. Ja się tak w sumie zastanawiam, czy tutaj ta róża to mi jest w ogóle potrzebna w znaczeniu takim. Zobaczcie, o to mi chodzi. Tylko same te listeczki. Zawsze tak można zrobić, a jeżeli zmienicie zdanie, zawsze tę różyczkę idzie gdzieś tam dokleić. Nie jest powiedziane, że nie mogę jej dokleić sobie. Dużo jest rzeczy, które bardzo lubię, w znaczeniu takim są fajne, super, ale zapominam o tym, kiedy coś tam robię i zapominam, że taka forma, taka możliwość tworzenia istnieje, jest, że mogę sobie taką zrobić. No i potem tak to bywa. Tu jeszcze mamy jedną. To już sobie, słuchajcie, odetniemy. Takie listeczki można porozdzielać na takie pojedyncze elementy i fajnie je wkomponować w pracy. Powiem Wam, że to jest fajne, ale te różyczki faktycznie sobie poobcinam, bo one mi tu do takiego dziecięcego klimatu niekoniecznie paszą. O. Kwiatki Ewci Argalskiej uwielbiam, słuchajcie, one są takie delikatne, w ogóle te nowe teraz są przepiękne. Też miałam w sklepie, ale... Wykupiliście, słuchajcie, większość tych kwiatków. Ja byłam w ogóle w szoku. Te kwiatki tak szybko poschodziły. Zostały tam dziecięce, bo ja tych dziecięcych też miałam więcej zamówionych, więc może dlatego one się tam ostały. Słuchajcie, spróbuję tutaj go... ale cieszę się ogromnie, że przypadły Wam do gustu. Ja też je bardzo lubię, więc... Dobra, jakoś to tam, słuchajcie, spróbuję przymocować, bo chyba wolałabym to mieć tu na 3D. Czyli, o, jednak się tykło, dobra. Czyli ta forma przestrzenna tutaj. Taka, słuchajcie, prosta karteczka, bo tu tak naprawdę jest kółko, kółko i nie mam... A, widzicie, nie przykleiłam tu tych płateczków. Nie mam tak naprawdę tu żadnych jakichś tam dodatkowych elementów. Tu jest ta nasza dzidzia. Jeszcze się zastanawiam, czy tu ten listek zostawić, czy zostawić sam zielony, a gdzieś to tu komponować.
Można stworzyć mnóstwo takich projektów. Wiecie, ja bym teraz się pokusiła tutaj o pokrycie tego glossy, ale muszę poczekać potem, aż to wyschnie porządnie, bo wiecie, że glossy to jest takie... Trzeba poczekać, aż się porządnie wysuszy. Ja się bardzo staram najczęściej robić tak, żeby leżało przez całą noc, bo wtedy mam pewność, że jest to już tak, wiecie, mocno przysuszone, a że jest ze mnie też taki dzikus czasem i wiecie, już nie mogę się doczekać, bo chcę zdjęcie zrobić, bo chcę to czy tamto. Bardzo często sobie to popsuję potem, bo w tym pośpiechu całym to wiecie, zaraz to tam dotykam, przekręcam i dobra, tu jest ta dziewczynka. Ona trochę się zrobiła teraz taka mało widoczna. Ja zastanawiam się, czy nie dać tutaj takiej fajnej pyzi na kosteczkach 3D i ją bardziej tutaj wyeksponować. Bo tam się nam ta mała gwiazdeczka schowała trochę. Dajcie znać, co myślicie. Czy dać tutaj tę dużą, czy zostawić tak, jak jest. Ale mi się wydaje, że wśród tych teraz dekoracji takich mocno przestrzennych, ono tutaj zaginęło mi troszeczkę. A ta tak fajnie się tutaj wybije do góry. Będzie taka bardziej widoczna. Rany, ale wyszła ta kartka taka mocno, słuchajcie, mocno przestrzenna, mocno taka na bogato i taka kolorowa bardzo. Fajnie, bo to jest dziecięca, więc... Czekajcie, teraz muszę zdjąć te papierki. A to się ciężko zdejmuje, jak mam podklejone klejem, bo mi to jeździ. Chociaż klejem mam takie kropelki, ale mimo wszystko, widzicie, odchodzi to do góry. Rany, Juluś. Słuchajcie, gdzie jest ten mój igielczak jeden. O. Jak nie chcę po dobroci, słuchajcie, to idziemy siłą. Słuchajcie, te kostki się tak mocno kleją. One są tak mocne, takie solidne. Taką ubitą gąbeczkę mają. To też jest fajne w nich właśnie, że są takie... O, no ja myślę, słuchajcie, że tutaj ta mała baby zdecydowanie lepiej pasuje. Jeszcze mamy takie kwiatki. Tak zasłonić, że ona tam te rączki, że jest takim elementem wyciętym, wiecie o co chodzi. Tylko, że ja wtedy musiałabym te różyczki jeszcze gdzieś przemycić, żeby takie ciemniejsze były. A nie wiem, czy ja tu już chcę coś dociskać. No zobaczę jeszcze, jak to tam ugryziemy. Także moi kochani, praca na inspirujący poniedziałek jest praca z karteczką w nietypowym kształcie, czyli w moim przypadku na okrągło. Nie ma jak sobie wyciąć element i go zgubić, prawda? Napiszcie koniecznie, jakie lubicie kartki o takich nietypowych kształtach. Nie mówię tutaj teraz, jeżeli lubicie, to jakie to są. Jeśli chodzi o takie inne kształty niż tam kwadrat czy TLK. Jestem bardzo ciekawa. Dobra. No i słuchajcie. Gitarka. Przydałby się jakiś napis. Wyjątkowo jestem przygotowana. Co się rzadko zdarza i tutaj nie będę miała problemu, ponieważ szukamy napisu. Mam już roczek. Jedynie pozostanie dylemat, w którym miejscu go przykleić, ale te dylematy to się chyba nigdy nie zmienią. Okay. Jest napis.
sobie jeszcze odetnę od razu, bo wiecie, że ja nie mam dobrego oka i krzywo obcinam, bardzo krzywo obcinam ręcznie. Mam roczek. Gdzie ty to, Asia, teraz wsadzisz, co? Tak, nasz ulubiony etap. A może pieseczek będzie trzymał? Słuchajcie, no. Tak, to ja lubię najbardziej. Nacisłam wszędzie ozdób i teraz nie mam gdzie położyć napisu. Może faktycznie tutaj? Całkiem fajnie wygląda. Na różyczce. Trochę nam to listek zasłoni, ale mogę dać na listek, a mogę dać pod listek, a mogę, może to trzymać tu pieseczek. No na razie zostawię na pieseczku, będę myśleć, słuchajcie, żeby tylko zdjęcia zrobić. Pod kwiatka wetknę, jak zmienię zdanie, to zawsze mogę zamienić. Nie będę doklejać. To jest mój, wiecie, znak rozpoznawczy na pracach. Zawsze niedoklejone napisy, bo nigdy nie wiem, czy one tam zostaną. I to, czego ja teraz szukam, to nie chlapań, nie, ale glossy akcent. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto będzie oglądał i nie wie, co to jest glossy, to jest właśnie taki preparat, słuchajcie, do pokrywania elementów, żeby ładnie się... Robią taki efekt szkła, pokrycia szklanego. Bardzo ładnie to wygląda. Wiem, że są też skraperki, przynajmniej te zagraniczne, które też oglądałam bardzo często swojego czasu, traktowały glossy akcent jako po prostu klej i kleiły nim elementy drobne, cekiny i tym podobne. Więc, bo on jest taki przejrzysty, on jak po prostu wysycha, staje się taki szklany jakby. Więc idealne właśnie do klejenia takich elementów, które muszą być, które potem pod nimi, żeby było jednak coś przejrzystego, takiego kleju. Może one nie mają magicka, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie tak widać w tej kamerce. Bardzo się postaram Wam to tak odwrócić, żebyście widzieli, o co chodzi z tym glossy, jak on wygląda. Ja sobie muszę to od razu wytrzeć, słuchajcie, czekajcie, do papieru. On mi się bardzo często zatyka niestety, nad czym ubolewam, no ale spróbuję Wam pokazać. O. Widać ten efekt, ale on musi teraz, słuchajcie, leżeć spokojnie, aż się całkowicie wysuszy. Wtedy będzie idealna taka ładna, szklana powierzchnia, dlatego ja już tego nie dotykam, słuchajcie, zostawię to w spokoju. Poczekam, aż choć trochę to przeschnie, bo ja muszę jeszcze fotki cyknąć tego, bo dzisiaj jadę do lekarza po południu, więc nie mogę zwlekać z fotkami, a poza tym jeszcze póki jest tak jasno, zawsze te zdjęcia są lepsze. Tak więc co, kochani, tak wygląda moja propozycja dzisiaj. Dzisiaj mamy karteczkę na roczek, dawno nie robiłam dziecięcego projektu. Mocno rozbudowana, na bogato, kolorowa, dla małej dziewczynki na pierwszy rok urodzin. Myślę, że będzie idealna, że się spodoba. Zresztą pewnie wytrzyma jakieś 5-10 minut góra, więc sama radość. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję, moi drodzy. Zapraszam Was bardzo gorąco do naszych inspirujących poniedziałków. Mamy 20 dzisiaj, czekajcie, bo ja muszę zerknąć, mamy 24, tak? Czyli jeszcze do końca tygodnia, do niedzieli, bo ten 31 albo nawet do poniedziałku możecie wrzucać na moim fanpage'u pod plakatem tym z wyzwaniem miesiąca, wyzwaniem numer 1, gry w kolory, mamy tam veryperii. I wszystkie tym podobne, fioletowe, jakoś nie chciałam Was bardzo ograniczać, bo wiem, że to nie każdy jest w stanie osiągnąć taki odcień, żeby nie było problemów. Ja zrobiłam kartkę, inspiracja dowolna, także zachęcam Was bardzo serdecznie do tej zabawy, bo luty na karku i będzie nowy kolor, więc znowu będzie cały miesiąc tworzenia w innym kolorze. Dzisiaj stoję przed Wami z karteczką w nietypowym kształcie, na okrągło, na pierwsze urodzinki dla dziewczynki akurat potrzebowałam, więc jest. I co? Zachęcam do działania. W grupie pojawi się też post, żeby sobie tam pracę wrzucać, więc bardzo gorąco Was zapraszam, moi drodzy, do inspirowania się wzajemnego i
i do tej radości stworzenia. Życzę Wam udanego, dobrego tygodnia. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji kanału, na mojego fanpage, na grupę inspiracyjną i do zapisów na nowy warsztat albumowy Akademii Albumowej. O tym mówię w filmiku, w ostatnim filmie. Ja jeszcze podepnę pewnie link do góry. Pozdrawiam, do zobaczenia moi drodzy, do usłyszenia, do następnego razu.